Dla mnie najgorszym było nie głód. Nie to, że nas zmuszano do niewolniczej pracy, ale to, że nas pozbawiono człowieczeństwa. My nie byliśmy ludźmi. Traktowano nas, no nie wiem jak coś takiego niepotrzebnego, zbędnego, które trzeba wykorzystać maksymalnie, a później zgładzić. Tak jak jakieś stworzenia inne. I to było najgorsze. I co ciekawe, że to później traktowanie przez władze więzienne przechodziło na tych, którzy pełnili jakieś funkcje w obozach. Bo oni tak samo zaczęli się odnosić do tych, no, którym usługiwali albo świadczyli jakieś no, usługi związane z bytem w obozie. I to było dla mnie najgorsze. Według mnie ludzkość nie wyciągnęła wniosków z tego, co się wydarzyło w XX wieku w obozach. W dalszym ciągu w innych częściach świata ludzie w imię własnych ambicji czy też jakichś dążeń ideologicznych dokonują się zbrojnych aktów przemocy. I to pochłania tysiące ludzi. I to ma znamiona ludobójstwa. Czyli ludobójstwo obecne ma trochę inny wymiar, inną formę od ludobójstwa tego XX wieku, które było w niemiecko-nazistowskich obozach koncentracyjnych i zagłady, bo tam była fabryka. Obozy były nastawione na wyniszczenie ludzi. Także podzielenie obozów na obozy zagłady i koncentracyjne to jest takie dosyć płynne. Jedne i drugie były nastawione na zgładzenie ludzi, albo na natychmiastowe, albo poprzez pracę niewolniczą. I dlatego powtarzam, ci, co przyjeżdżają i ci, co mogą coś zrobić na tym świecie, powinni podejmować postanowienia, żeby już tego więcej się nigdy nie powtórzyło.